Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Przede wszystkim dziękuję bardzo, słuchajcie, za te tutaj donaty. Ja jestem zszokowany, że jesteście tak hojni dla mnie. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem, ale powiem tak, dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję. Jest super, po prostu jest super. Ponadto również dziękuję wam za sprężenie się i zasubskrybowanie, bo zostało tak naprawdę tylko 6 osób do osiągnięcia celu 5000. Jeżeli do piątku ten cel osiągniemy, moi drodzy, to będzie ciekawy live. Na pewno będzie ciekawy live. Niektórzy z was się o nim dowiedzą dużo wcześniej. A dlaczego to powiem? Słuchajcie, i jeszcze taka jedna sprawa. Tutaj w tej chwili tu widzicie maila. Tak, maila widzicie do mnie. marcinkubickiwalker.youtube.gmail.com. Po co to jest? To są wszystkie wasze sugestie, wasze zapytania, propozycje tematów, propozycje gości, które możecie przysyłać na tego maila. Chodzi o to, że ten mail, który był przypisany do tego YouTube'a, on również obsługuje inne rzeczy i zapchała mi się skrzynka do tego stopnia, że po prostu nie przyjmował już żadnych wiadomości. Dlatego pod kątem YouTube'a będzie ten i tylko wyłącznie ten e-mail. Zresztą tam już jest w ustawieniach poprawione, a tu wam go przypominam. I bez zbędnego ględzenia przechodzimy do materiału. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym wam przekazać, jest to... No cóż, jeżeli widzicie tą gębę, to wiedzcie, że coś się dzieje. Jest to zbrodniarz na miarę Netanyahu, Tedros Ghebreyesus. To jest szef WHO. WHO zaleca, aby rządy przygotowały się na mega blokady w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ospy małpiej. Wygląda na to, że Donald Trump zorientował się zbyt późno. Demokraci nie są głupcami. Wszystko zostało już ustalone z WHO dawno. Wirus celebryta oczywiście już nikogo nie przestraszy, ale możliwe będzie wymyślenie kolejnej blokady, na przykład na ospę. Teraz wszyscy znów usiądą w domach, a wtedy przyjdą oszustwa z głosowaniem korespondencyjnym. Schemat został opracowany. Teraz to prawie tak pewne, że jakiś nowy wirus celebryta będzie nas odwiedzał co 4 lata. Tak powiedział ten gościu. Znaczy, on nie powiedział, że wirus będzie co 4 lata, tylko że świat już jest opanowany przez wirusa małpiej grypy. No przecież to już się nie dzieje. To jest po prostu jakiś sen chorego wariata. Jak myślicie, czy będą chcieli nas zamknąć w domu w październiku? Bo ja przewiduję, że tak. Takie jest moje zdanie, takie są moje przeczucia. I będzie to na jakieś 6 tygodni. Obym się mylił. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Moi drodzy, z jednej strony jest straszenie następnym wirusem. Z drugiej strony, oczywiście w Polsce szczególnie wmawiają nam, że na wschodzie to jest nasza wojna. Oczywiście to nie jest nasza wojna. Tak jak podlinkowałem wczoraj wam ten artykuł w forsal.pl, jak to się rozpływali nad zwycięstwem Ukraińców. No cóż, powiem szczerze, The Times ma trochę inne zdanie. Otóż to jest materiał z The Times i co tu jest napisane? Ukraina stanie w obliczu luki w obronie, jeśli będzie kontynuować transgraniczną ofensywę przeciwko Rosji. Ukraina jest gotowa kontynuować ofensywę w obwodzie kurskim, jeśli Moskwa nie rozpocznie negocjacji. Kijów utworzył już w okupowanym regionie komendanta wojskowego, demonstrując gotowość do wzmocnienia nowej linii frontu. Eksperci zwracają jednak uwagę na możliwość trudności takiej strategii. Jednostki biorące udział w działaniach bojowych na terenie Federacji Rosyjskiej mogą być potrzebne w Donbasie, gdzie Rosja kontynuuje ofensywę. Istnieje ryzyko, że w obronie sił zbrojnych Ukrainy pojawią się wrażliwe luki, które Moskwa może wykorzystać na swoją korzyść. Ponadto dziennikarze podkreślają, że operacja bezpiecznego wycofania wojsk ukraińskich z obwodu kurskiego może okazać się niemożliwa. Moi drodzy, ale to jest tylko Times. Zobaczmy, jakie zdanie mają inni na ten temat. W tej chwili nagłówek artykułu z Forbesa, moi drodzy.
Ukraińskie siły zbrojne zaczęły tracić coraz więcej sprzętu wojskowego w wyniku ataku na obwód kurski. Według Forbesa szczególnie poważne straty poniósł sprzęt piechoty, w tym gąsienicowe wozy bojowe, pojazdy opancerzone, transportery kołowe. Tracą te cenne jednostki prawie dwa razy szybciej niż można było ich dostarczyć, niż zwykle. Tak czytamy w artykule. Okazuje się, że straty będą coraz większe. Powiedzcie mi, moi drodzy, za darmo to dostają? No nie, to wszystko idzie na kredyt. Kto będzie za to płacił? No wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie Polska. Tak to widzę. Dlaczego? No, wiecie, jak to wygląda w tej sytuacji. Polacy sponsorują tak naprawdę naród ukraiński, sponsorują paliwo, sponsorują całą resztę. Ukraina jest niewypłacalna w tej chwili, 96% są pieniądze z długu. Tak, tak to wygląda. To są pieniądze z długu, więc my będziemy pośrednio oczywiście ponosić koszty tej głupoty. Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Na Zachodzie to wiedzą i dlatego pompują tą awanturę na Ukrainie, bo na tym zarabiają. A my tracimy. Dlaczego? Bo mamy nieudolnych rządzących. Dlaczego? Bo dokonujemy takich nieudolnych wyborów, niestety. Tak, ja wiem, to są trudne słowa, ciężkie słowa, ale może do niektórych dotrze. Ja wiem, że to nie do moich widzów, bo moi widzowie mają otwarty światopogląd i doskonale zdają sobie sprawę, ale wiem, że są materiały udostępniane i dobrze. Może do kogoś w końcu to dotrze. Szanowni, ale to jest jeszcze nie wszystko. Teraz jest dziennik The Hill. The Hill napisał: decyzja Zełenskiego o rozpoczęciu ofensywy pod Kurskiem to krok desperacki, raczej wyczyn drugorzędnego aktora. Czytamy w artykule: decyzja Zełenskiego o rozpoczęciu ofensywy pod Kurskiem wywołała ostrą krytykę. Amerykański profesor Andrew Latham w artykule dla The Hill nazwał to strategicznym błędem, który odwraca ważne zasoby z głównego frontu. Zełenski, mistrz sceny politycznej, podejmuje pochopny krok, bardziej przypominający trik aktorski niż decyzję męża stanu. Chociaż operacja przyciągnęła uwagę, jej znaczenie w kontekście konfliktu pozostaje wątpliwe. Rosyjska siła militarna i arsenał nuklearny stawiają Ukrainę w nierównej pozycji, a przekierowanie sił do celów drugorzędnych tylko komplikuje zadanie wyzwolenia okupowanych terenów. No cóż, potwierdza się wszystko to, co mówiłem przed sekundą. Głupota goni głupotę, a Stany na tym zarabiają. Moi drodzy, to, że urzędnicy w Europie to są głupi ludzie, jeżeli chodzi o szafowanie życiem obywateli europejskich, my to wiemy. Bo to są wyrachowani ludzie, nie chcę tu użyć słowa na S, wyrachowane z i tak dalej, inny, bo dbają o swoją kieszeń. Czemu tak sądzę? Moi drodzy, w tej chwili na waszych ekranach są to media duńskie. Dania zatwierdziła użycie swojej broni na terytorium Rosji. Dania w dalszym ciągu wspiera Ukrainę nowym paktem pomocy wojskowej o wartości 783 miliony koron. Minister spraw zagranicznych Lars Løkke Rasmussen podkreślił, że użycie duńskiej broni na terytorium Rosji jest w pełni zgodnie z międzynarodowymi standardami. Kopenhaga uważa, że wsparcie Ukrainy jest niezbędne do osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa. Ja wiem, moi drodzy, że Dania od zawsze, jak to się mówi, różnego rodzaju nazistowskie systemy wspierała. Zawsze się umieli dogadać. No, wyszło jak wyszło. Teraz z racji tego, że tak naprawdę nigdy Danii nie atakuje, no nie wiem, czy chcą zabłysnąć, czy chcą pokazać, że są tacy ważni. Trudno mi powiedzieć. Nie, chyba nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie grożą za takie rzeczy. Stany Zjednoczone zabroniły używania swojej broni na terytorium Rosji. Wielka Brytania zabroniła, mimo że Boris Johnson gardłował w różnych mediach, a Dania, słynna z Andersena tak naprawdę, tylko i wyłącznie, o tyle ja wiem o Danii, niewiele wiem, króla mają, królową i tak dalej, Kopenhaga. Ale z takich rzeczy, no cóż. W obecnej chwili tyle. Nie wiem, po co to robią. Chcą zabłysnąć na scenie politycznej?
Tak mi się wydaje. Szanowni moi, znacie to już chyba pewnie moje powiedzenie, że głupota ludzka i miłosierdzie boskie nie zna granic, z tym, że do miłosierdzia boskiego nie jestem aż tak pewien. No to wam coś pokażę, to jest artykuł z The Telegraph. Ukraina oświadczyła, że otrzymała pozwolenie na użycie zachodniej broni na terytorium Rosji. Tak powiedział Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta. Ale więcej jego wypowiedzi, Podolaka. Kijów sporządził listę potencjalnych celów, których ataki utrudnią Rosji uzupełnienie dostaw w obwodzie kurskim i użycie bomb na linii frontu. To co on chce rozwiesić? Parasole? No dobra, ale lecimy dalej. Zezwolenie na użycie rakiet Storm Shadow do ataku na Rosję skomplikują rosyjską logistykę i zmusi ją do skierowania samolotów na odległe lotniska. Przyspieszy zakończenie wojny, którą Ukraina prawdopodobnie wygra. I Ukraina potrzebuje tego pozwolenia. No to zaraz. Na początku mówi, że dostał pozwolenie, a teraz mówi, że potrzebuje pozwolenia, tak? Ale okej. Oczekuje się, że Paryż, Londyn i Rzym zatwierdzą decyzję w sprawie Storm Shadow Escalp. Tyle, że jest jedna rzecz. Kraje europejskie boją się podejmować decyzje dotyczące broni do lekkiego zasięgu bez koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi. No, należą do NATO, prawda? No właśnie. I to by bardzo skomplikowało pewne sytuacje. My wiemy doskonale, że tak naprawdę NATO prowadzi tą wojnę z Rosją, a teraz gdyby się okazało, aby się okazało, że te Storm Shadow nie dadzą rady, no to co wtedy? No wtedy to już jest porażka, to trzeba by tylko użyć broni nuklearnej, na co oczywiście nikt nie powinien wydać zgody, chociaż uczciwie powiem, patrząc na zachowanie tych polityków, takie mam wrażenie, że nie wiadomo kiedy głupi żartuje. Szanowni moi, pamiętacie jak ostatnio pokazywałem wam, czytałem artykuł z niemieckiej prasy, w którym to była mowa o obcięciu deputatu dla Ukrainy? Są tego efekty. Akcje niemieckiego producenta broni Rheinmetall spadają po doniesieniach o zmniejszeniu niemieckiej pomocy. To jest informacja z Reutersa, 19 sierpień, czyli można powiedzieć jeszcze ciepła. Według Reutersa podczas porannego handlu w Europie akcje spółki spadły o 4,5%, osiągając 536 euro. Jednak od początku roku wzrosły o 89% z powodu nowych kontraktów rządowych na dostawę broni na Ukrainę i uzupełnienie rezerw Bundeswehry. Moi drodzy, a nie mówiłem, że tu zawsze chodzi o pieniądze? Oczywiście, że tak. Ale lecimy dalej z artykułem. Jak wcześniej informowały niemieckie media, oczekuje się, że wsparcie militarne Niemiec dla Ukrainy zostanie zmniejszone o prawie połowę w 2025 roku, a do 2027 zmniejszy się do 1/10 obecnej wielkości. Berlin zmniejsza w ten sposób wydatki budżetowe. Moi drodzy, co my się dowiadujemy z tego artykułu? Dowiadujemy się, że 2025 to będzie o połowę, a do 2027 do 1/10. To jak długo oni tą wojnę chcą jeszcze prowadzić? No właśnie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo to jest zastanawiające. Tu nikt nie mówi, moi drodzy, o pokoju. Nikt nie chce rozwiązań pokojowych. Jak już dochodziło do negocjacji pokojowych, to nagle Zełenski wyskoczył z kontrofensywą na Kursk, prawda? Właśnie. Teraz jest sytuacja, że Rheinmetall dostaje po dupie za to, że rząd niemiecki Lindner, ten minister oświadczył, że już nie będą sponsorować Ukrainy. To Rheinmetall dostaje teraz po dupie, bo akcje spadają. I jak myślicie, co teraz wymyślą? Prowokację w Zaporożu następną? No coś czuję przez skórę, że coś takiego może się odwalić. Moi drodzy, i przechodzimy już do Polski. Ostatnio pokazywałem wam, jak wlepki są rozmieszczane czy na przystankach, czy na tramwajach we Wrocławiu. Ale w drugą stronę to też działa. Zobaczcie, sklep metyczny we Wrocławiu. To jest napisane na murze. Kto nie rozumie, i ja przetłumaczę. Batko nasz Bandera, sława Wieprzowini.
Słuchajcie, no dziwię się, że jeszcze nikt tego nie zamalował. I teraz powiedzcie mi, jak to jest? Jak zapytacie o Ukraińca, o Banderę, to ja nie znaju, ja nie panuj maju, my się nie uczyli, ja nie rozumiju, tak? Ale na murach bas grać to potrafią. No tylko to potrafią. Niszczyć to, co nie należy do nich, swoimi głupotami. Myślę, że ten sklep posiada jakiś monitoring i powinno być to zweryfikowane i powinien zapłacić gruby hajs. Z 50 tysięcy złotych. Czemu 50? Już tłumaczę. Na waszych ekranach jest to dzieło ukraińskiego Siromachy, który wykonał to w Rzymie. Wydrapał to na ścianie Koloseum. Tu jest napis Dima. Zauważył to mieszkaniec okolicy i wezwał policję. Ukraińca zatrzymano i otrzymała grzywnę w wysokości 16,5 tysiąca euro. Dodatkowo zostanie wydalony z Włoch bez prawa powrotu. No, molte gracia, bracia Włosi. Trzeba tak robić u nas. Tylko, że wiecie, we Włoszech nie ma Ukraińców w rządzie, natomiast my niestety Ukraińców mamy. I taki Bodnar spotyka się na przykład z Azowcami. I co wy na to? Swój do swego ciągnie. A propos jeszcze Azowców. Pamiętacie to zdjęcie z wczorajszego odcinka? Pamiętacie. To jest bardzo istotne tutaj na tym zdjęciu, w którą stronę ten orzeł ma skierowany dziób. Jeżeli ten dziób skierowany byłby w stronę lewą, jeżeli patrzymy na niego od przodu, jest to orzeł wojskowy. Zgodnie z nomenklaturą niemiecką, tą nazistowską. Jeżeli ma w stronę prawą, patrząc na niego od przodu, to jest tak zwany orzeł partyjny. Ale ja chciałem wam coś na ten temat jeszcze powiedzieć i zadać takie jedno bardzo ważne pytanie. Szanowni Państwo, w tej chwili jestem na stronie Anti-Defamation League. Mówiąc krótko, to jest Liga Przeciwko Zniesławieniu. Przetłumaczymy sobie na polski, tak, żeby było jasno i wyraźnie. Liga Przeciwko Zniesławieniu, czyli organizacja żydowska, jak to się mówi, likwidująca wszelkie objawy nazizmu. I teraz tak. Symbole neonazistowskie, nazwy alternatywne, Nazi War Eagle. Orzeł nazistowski to symbol pierwotnie opracowany przez partię nazistowską w Niemczech w latach 20. XX wieku. Stał się również symbolem niemieckiego rządu po przejęciu władzy przez nazistów, luźno oparty na tradycjach tradycyjnych niemieckich herbach. Po II wojnie światowej symbol ten został zawłaszczony przez neonazistów i innych białych suprematystów na całym świecie z wieloma wariantami. Symbol pierwotnie przedstawiał orła trzymającego swastykę, ale wiele wariantów zastępuje swastykę innym symbolem nienawiści, takim jak tu jest napisane śruby, a tu chodzi o runy SS lub celtycki krzyż. Czasami ekstremiści pozostawiają puste kółko, tam gdzie normalnie pojawiłby się swastyka. Wydaje się, że jest bardziej powszechne w krajach, w których swastyka jest zakazana. Należy zauważyć, że orły są powszechnym symbolem wśród narodów na całym świecie, w tym Stanach Zjednoczonych. I nie każdy wizerunek orła jest pochodną nazistowskiego orła. Na przykład nie jest niczym niezwykłym, że niektórzy Amerykanie mylą logo Blue Eagle z National Recovery Administration z czasów Roosevelta z symbolem nazistowskim. I o co chodzi? Zobaczcie tutaj te wszystkie orły. To teraz mi powiedzcie jedną rzecz. Dlaczego ta Liga Przeciwko Zniesławieniu, czyli Anti-Defamation League, nie reaguje na te ukraińskie nazistowskie symbole, z którymi oni się wcale nie kryją. I nie tylko u siebie, ale również w miastach Europy, gdzie są. Bo co? Bo to niedobre jest o tym mówić? A może tak ma być? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo dla mnie to jest proste. Jeżeli jest taki symbol, jesteś naziolem. Jesteś naziolem, no to stary aut ze społeczeństwa nie macie. To z sukcesem wykonuje armia rosyjska. Moi drodzy, a tu taka ciekawostka z humorem. Otóż na waszych ekranach jest to Elon Musk dyskutuje z Sethem Abramsonem generalnie o co chodzi.
Oczywiście wszyscy na Zachodzie i w Europie dostali sraczki, przynajmniej takie, jakby ogórki kiszone popili z siadłym mlekiem, dlatego że Elon Musk Ramzanowi Kadyrowi podarował tą Teslę Cybertrucka. No, po prostu wylew hejtu i gówna, jaki się na Muska sypie, to jest szok i niedowierzanie. Ale Ramzan Kadyrow ciągle troluje na swoim kanale i napisał: Elon, nie zwracaj uwagi na zacofanych i nieświadomych ludzi, ani skorumpowane media. Nie daj się im rozproszyć, zaufaj mnie. Lepiej jest tworzyć i osiągać nowe szczyty. Twoje innowacje bardzo nam pomagają, radzisz sobie świetnie bez względu na wszystko. Postscriptum. Tak w ogóle, specjalne podziękowania dla Starlink. Prędkość połączenia w strefie walki jest niesamowita. Chłopaki z frontu przesyłają pozdrowienia. Ahmad Siła. No moi drodzy, po prostu jest niesamowita sytuacja. Ja uważam, że Elon Musk zrobił to rozmyślnie. Zresztą on nic nie robi przypadkowo. I teraz okaże się, kto tak naprawdę jest za pokojem, a kto jest za wojną. I on, podejrzewam, będzie to nagłaśniał, bo on doskonale zdaje sobie sprawę, że jeżeli się im raz podda, to już jest ugotowany. Tak to widzę. Tak, moi drodzy, i tym materiałem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Przypominam o koszulkach Wołyń, pamiętamy, z kodem WALKER10 otrzymacie 10% rabatu tylko do końca tego tygodnia, także zostało jeszcze kilka dni. Link oczywiście będzie pod filmem, żeby każdy mógł się zapoznać. Moi drodzy, za dzisiaj dziękuję. Komu się podobało, proszę o tego tradycyjnego lajka, o tych 6 subów jeszcze i więcej, jeżeli komuś się podoba to, co robię. Pamiętajcie o dzwoneczku i przede wszystkim dobrego samopoczucia i dobrego dnia życia. Tak wiem, jeszcze suchar. Moi drodzy, siedzi sobie wędkarz, łowi rybki ze spokojem i nagle okazało się, że na haczyku znalazła się złota rybka. Bierze tą rybkę w ręce i mówi: Rybko, czy ty jesteś ze złota? Nie, ja jestem z Koalicji Obywatelskiej. Zafrasował się stary wędkarz i pyta: No to ty nie spełniasz życzeń. Oczywiście, że nie, ja tylko obiecuję. Tak, moi drodzy, i tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dobrego dnia, trzymajcie się, hej!